Dzień dobry, Krzysztof Repiński, witam i zapraszam na pytania do starosty. Witam w studiu starosty Tczewskiego Mirosława Augustyna. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie starosto, dużo pracy ostatnio, dużo uchwał i dużo się dzieje, jak zwykle? Jak zwykle dużo się dzieje, uchwał może nie tak dużo, uchwała budżetowa, czyli korekta budżetu i wieloletnia prognoza. No właśnie ja pytam o to, co się będzie działo na Radzie Powiatu, na obradach, na sesji, która już przecież niebawem, jutro, w tym tygodniu. I cóż takiego w porządku obrad? Jakieś tematy podejmowane będą? Jeżeli chodzi stricte o uchwały, to faktycznie uchwała związana z korektą budżetu. W związku z tym, że otrzymaliśmy subwencję oświatową o 5 milionów 40 tysięcy mniejszą, musimy taką uchwałę podjąć. Jest to związane również z wszelkiego rodzaju przesunięciami między paragrafami. W większości dotyczy to również naszych placówek oświatowych. I to z grubsza to, co będzie na tej sesji, jak gdyby dla nas najważniejsze, jeżeli chodzi o uchwały. Ten przyszły rok szkolny to wam chyba spędza sens powiek, bo co sesja, to są jakieś uchwały związane z edukacją, co sesja, to trzeba przygotowywać się do tego większego naboru. No i chyba generalnie chcecie zreorganizować szkoły ponadpodstawowe. Dlaczego taki wstęp? Bo pytam, co to są arkusze organizacji szkół? To są chyba ważne decyzje w tym ukryte w tych. No praktycznie arkusz organizacyjny mówi o tym, ile będzie klas w poszczególnej placówce, jacy nauczyciele będą uczyć dzieci w poszczególnej klasie, mówi o administracji, mówi o stażach, o awansach zawodowych, czyli o tym wszystkim, co stanowi o budżecie danej placówki. To wszystko jest te zawarte. Arkusze są właśnie przygotowywane już na przyszły rok szkolny? Tak. Arkusze mają być gotowe w miesiącu marcu, kwietniu, natomiast ostateczna wersja będzie dopiero w lipcu, w sierpniu, jeżeli będziemy wiedzieli, ile dzieci zostawi oryginalny świadectw. Czyli teraz są przygotowywane. A weryfikacja nastąpi weryfikacja dopiero. Weryfikacja nastąpi potem, jak będzie wiadomo, ile dzieci będzie zgłosi się do danych placówek. Czy te arkusze są jakieś inne od tych z poprzednich lat, z ubiegłego roku szkolnego? Nie, tutaj się nic nie zmienia. Wszystkie wiadomości, jakie są zawarte, pozwalają nam na wycenienie, jak gdyby, i utworzenie budżetu dla poszczególnej placówki oświatowej. Czy będą zmiany w strukturze tych klas? Mówiło się o wprowadzeniu tej reformy, o tym, że jedna placówka będzie przyjmować tylko technikalne, inna placówka tylko zawodowe, Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich przy ulicy Czyżykowskiej, tak. Że nie będzie już takiego łączenia. Czy nadal przy tym jakby przy takim stanowisku stoi starostwo i tak arkusze będą przygotowane? Oczywiście, z tą uwagą, że te dzieci, które kontynuują naukę, czyli są teraz w pierwszej, drugiej klasie, będą kontynuowali naukę w tych swoich placówkach. Czyli jeszcze 2 lata będą ci uczniowie kontynuowali naukę ze szkół branżowych w technikach. Powstał powiatowy zespół opiniodawczo-doradczy do spraw edukacji w powiecie tczewskim. Taka to długa, pełna nazwa. No, kto wchodzi w skład tego zespołu i w zasadzie co ten zespół, czym będzie się zajmował? No, skład jest bardzo szeroki i takie spektrum, do którego weszli, jest tam Wydział Edukacji, czyli pani naczelnik z pracownikami edukacji, jest przewodnicząca Komisji Edukacji, pani Gabriela Makać, jest nasz radny nauczyciel, pan Dębski Andrzej. Są przedstawiciele strefy ekonomicznej, specjalnej strefy ekonomicznej. Jest pan Krystian Jędrzejewski z Domu Przedsiębiorcy, dyrektor Domu Przedsiębiorcy. Jest pani Barbara Męczykowska z cechu rzemiosł różnych. Są przedsiębiorcy, są pracownicy dużych zakładów, jak Flextronic, Zuber. Są nasi lokalni przedsiębiorcy, pan Wojciech Zwiernik między innymi.
Także bardzo, taki, bardzo taki, szerokie, taki spektrum, szerokie spektrum 20, osób, tak. Są które będzie się spotykać i o czym będą mówić i czy będą, w czym będą doradzać? Będą doradzać w edukacji właśnie. Ja myślę, że to jest skierowane w szerszym stopniu do właśnie szkół technikalnych i branżowych i tutaj ta pomoc na pewno jest nam potrzebna. Czyli głównie doradztwo zawodowe. Tak, zdecydowanie tak. I ten lobbing w kierunku właśnie tych nauk technicznych, branżowych, ścisłych, prawda? Tak, chcemy, żeby dzieci, które, czy młodzież, która będzie uczestniczyła do tych placówek, później wybierała faktycznie te kierunki, które, po których będzie jak najlepsza praca, płaca i z których będą zadowoleni, mają predyspozycje do wykonywania tego zawodu. I to wszystko chcielibyśmy właśnie umieścić w tym naszym takim programie opracowanym przez ten zespół doradczy. Czyli ten zespół doradczy ma też, nie wiem, dawać pomysły? Tak, będziemy. A opiniować uchwały odnośnie na przykład reform edukacyjnych również? Pewnie opiniować uchwał nie będzie, ale będzie pomagał przy ewentualnym tworzeniu czy dostosowaniu praktyk tych zawodowych i pomoże nam w wyborze najlepszych kierunków na przyszłość dla naszych placówek. Dużo mówimy w tym programie edukacji, no bo też dużo ma się dziać. Rozmawiałem z pana poprzednikiem, ze starostą Dzwonkowskim wielokrotnie o tym programie, a w zasadzie nawet dwóch programach edukacyjnych z dofinansowaniem z Unii Europejskiej. No i one są wdrażane, ale no są też pewne bariery, przeszkody, zwłaszcza w tej części inwestycyjnej. Czy ma pan jakieś dobre wieści? Czy jedna z inwestycji w tczewskiej szkole właśnie rusza? Bo takie do mnie dotarły informacje. Dobre informacje ma pan redaktor. Właśnie dzisiaj podpisujemy umowę z wykonawcą na budowę i rozbudowę placówki przy ulicy Sobieskiego. Zespół kształcenia zawodowego oczywiście. Dzisiaj o godzinie 11:30 będziemy podpisywali umowę. Co to jest umowę. Za inwestycja? Jaki jest jej zakres i cel? Rozbudowa placówki, która ma na celu zapewnienie praktyk i pomoc w kształceniu zawodowym naszych techników. Tam jest taka infrastruktura, no powiedzmy sobie szczerze, dość przestarzała. Z tego co pamiętam, byłem w murach tych szkolnych i zgadza się. No nie ma tam nowoczesnych maszyn, na których by... Troszeczkę to się już też zmieniło, ale poprzez dofinansowanie również wyposażenie tej placówki, bo będzie to bardzo znaczna pomoc też z pieniędzy unijnych oczywiście. Dofinansowanie w granicach 85%. Jest to bardzo dużo i żal byłoby. Proszę powiedzieć, co tam konkretnie ma być w tej szkole. To będzie taki mały poligon doświadczalny, czy umożliwiający pracę i naukę zawodu konkretnego. Chodzi o budownictwo, ale również o maszyny numeryczne, maszyny cyfrowe do zawodów obróbki skrawaniem na przykład. Czyli wreszcie będą tam nowe maszyny, a ten poligon budowlany, doświadczalny, to on będzie na wolnym powietrzu, czy będzie zadaszone? Nie, nie. To będzie wyglądało? Oni oczywiście, będą że zadaszone. Robić, nie wiem, zaprawy, będą murować, będą monterami pewnych instalacji, jak to jest? Będą się uczyli praktycznie od podstaw, mieć możliwość nauki się to zawodu. Będzie jakaś hala? Tak, to będą hale. Te hale, które są w tej chwili, będą przebudowane, ewentualnie i wyposażone. Wyposażone, tak. Ale będzie też dobudowana jedna hala na zewnątrz, która pozwoli na wprowadzenie nowych mówił maszyn. Pan, panie starosto, że wysokie dofinansowanie, 85%, a to jest inwestycja w tej chwili, wiadomo już, na jaką kwotę? Sam projekt budowlany to jest około 2 300 000 plus wyposażenie. Także no, zamyka się to kwotą blisko 4 milionów złotych. I tak mocno będzie wyposażona ta placówka. Przypomnijmy, że ta placówka ma taką strukturę samych w zasadzie warsztatów zawodowych i tutaj z całego województwa przyjeżdżają odbywać praktyki i uczyć się zawodu. Nie tylko
Tczewianie, czy z naszego powiatu, ale również z zewnątrz. To jest taka szkoła otwarta, prawda? Tak, tak. Tam nie ma bezpośrednio zajęć, jeżeli chodzi o klasy nasze branżowe, czy nie prowadzi się tam zajęć, tylko właśnie prowadzi się te szkolenia. Zawodowe. Zawodowe, oczywiście, tylko i wyłącznie. No to inwestycja za blisko 4 miliony? No całość na pewno tak, nawet może i przekroczy to. To czekamy, będziemy obserwować, solidna, co tam się będzie działo. Tak, solidna i potrzebna inwestycja. Panie starosta, zmienię temat. W dalszym ciągu będziemy mówić o dzieci, o młodzieży. No, ale jednak inny to rodzaj jest. Już nie może o edukacji, a o opiece. Dokładnie o pieczy zastępczej. Dom dziecka w Tczewie, tak mówię potocznie, bo wiadomo, że placówka nazywa się oficjalnie Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, w skrócie CAPOW. No musi się przekształcić i o tym przekształceniu już mówimy od lat, ale ono tak idzie powoli, krok po kroczku. No i w zasadzie mamy tą jedną jednostkę zewnętrzną, mieszczącą się w poza Tczewem. Słupkowy Narkowy. Narkowach, dokładnie. No ale takich domów rodzinnych powinno być więcej, ale póki co jest jednak duża grupa jeszcze dzieci w domu dziecka przy ulicy Wojska Polskiego, ale wiemy, że ustawa już na to nie pozwoli, że od przyszłego roku ma być inaczej. Tak, do końca 2020 roku te duże placówki mają zniknąć z mapy. I na dzień dzisiejszy mamy 28 osób, które uczestniczą w tym programie, w zajęciach w domu dziecka, na skróty. Czyli to dokładnie dwie grupy. I to są, musi tak, być podzielone na dwie grupy. Tak? Maksymalna ilość dzieci czy młodzieży w jednym domu to jest 14 osób. I w związku z tym będziemy musieli podjąć, znaczy podjęliśmy decyzję na ostatnim zarządzie o zakupie jednego budynku na 14 osób. Zostanie nam jeszcze 14. Zobaczymy, czy skorzystamy. Czyli w tym roku jeszcze... Planujemy w tym roku i to już lada dzień. Lada dzień. Zakup takiego budynku. Natomiast z tą pozostałą 14 zobaczymy. Oczywiście środki finansowe, jakimi dysponuje starostwo w dniu dzisiejszym, nie pozwala na zakup tego drugiego budynku również. Mm-hmm. A podobno teraz te pieniądze starosta chce przeznaczyć ze sprzedaży tego obiektu przy ulicy Kołątaja. Tak, zgadza się. No, który no, już mocno zdewastowany, ale jednak ładny i taki charakterystyczny, obok sądu rejonowego w Tczewie. I ten obiekt został sprzedany za no, niespełna 500 tysięcy złotych. Za 505 tysięcy dokładnie. Aha, za 500 000 złotych i z tej sprzedaży zamierzacie zainwestować w nowy dom rodzinny dla dzieci, dom dziecka, tak? Tak, no zakup tego budynku może być z rynku wtórnego, może to być również wynajem takiego domu, długoletni wynajem. I w tym kierunku będziemy szli. Chcemy jeden budynek zakupić, a drugi, jeżeli będziemy mieli środki, to również zakupimy. Jeżeli nie, może pójdziemy w kierunku wynajmu. No, to pewnie trzeba też i zakupić, i wyremontować jeszcze od razu. Tak często jest tak, że trzeba to dostosować. Do tak, ale nie szukamy budynków do remontu, szukamy budynku, który pozwoli nam automatycznie z marszu jak gdyby wejść do tego budynku. Ty chodzi o wolnostojący budynek, nieruchomość, czy... Wolnostojący dom jednorodzinny, tak zwany, o trochę większej kubaturze, który posiada kilka łazienek. Wiadomo, że takie wymagania są. Musi być duży pokój, który umożliwi spotkania się całej grupy. Muszą być miejsca również dla ludzi odwiedzających te pomieszczenia. A są takie budynki w Tczewie? Są takie budynki, mamy już taki budynek. A może starosta zdradzić, czy dopiero po zakupie? Dopiero po zakupie, bo on dzisiaj jest, a jutro może go nie być. Także, ale tak, zainteresowani. Oglądaliśmy trzy budynki, z tych trzech został jeden budynek i na dzień dzisiejszy idziemy mocno w tym kierunku. Jeżeli ona jeszcze będzie, oferta aktualna,
to będziemy starali się... Ale to wtedy za rok trzeba będzie kupić kolejne, bo ten budynek, który znajduje się przy ulicy Wojska Polskiego, no on też nie spełnia standardów tej ustawy, tak? Tam nie może być rodzinny dom dziecka, bo tam są no, takie pokoje, nazwijmy to jak hostelowe, wręcz jest długi korytarz. Nawet nie może gdyby być spełniał wymogi, no to by było marnotrawstwo, ponieważ no tak duży budynek dla 14. Duży budynek, ileś poziomów. No i teraz mam pytanie, co z tym budynkiem? Czy to będzie problem go zagospodarować? Czy będziecie chcieli go sprzedać, czy wydzierżawić? Czy no ciężko będzie może sprzedać, a może macie pomysł na to, żeby jakąś placówkę tam jednak powiatową urządzić? Na pewno zapotrzebowanie na tego typu budynki byłoby, tylko też ten budynek też tak do końca nie spełnia no, tego, co jest potrzebne nam na dzień dzisiejszy. I tutaj decyzja jeszcze nie zapadła. Ale być może nastąpi... Jakieś na pewno są zamiary, czy tak powiem, dyskusje. No na pewno ten budynek musi być wykorzystany w całości. Nie stać nas na to, żeby częściowo korzystać z jednego piętra, drugie nie. Tam jest trzy bardzo kondygnacje. Ładne, tak, bardzo świetlica ładne obok boczne, bardzo tak? Ładne poddasze. Podwórko. No i podwórko, no wszystko, lokalizacja super. Lokalizacja. Także na pewno wartość tego budynku ze względu na lokalizację i na kubaturę powierzchni jest. Natomiast decyzji takiej na 100% jeszcze nie ma. Musimy to naprawdę dobrze przemyśleć. Miejsca na pewno są potrzebne, ale może też specyficzny budynek, nie wiem, czy będzie łatwo sprzedać. No stołówka, tak, kuchnia i tak dalej, to wszystko zgadza jest się w tym budynku, no ale... Ze względu na specyfikę trzeba będzie trafić albo do odpowiedniego klienta, albo po przebudowie, po remoncie. No nie chcielibyśmy też remontować czegoś, co tak do końca nam... Na co nie mamy pomysłu, tak? Także najpierw rozeznanie, pomysł na to, a wtedy... Ale macie na to rok. To dużo czy mało? Z jednej strony być może, jeżeli chodzi o czasowo rok, to jest tylko rok, ale jeżeli chodzi o pomysł i sposób zagospodarowania, to musi zapaść decyzję jak najszybciej. Nie, no nie ma czasu przygotować, trzeba specyfikacji. Panie starosto, to będzie no, chyba ostatni temat, jaki dzisiaj zdążę. Mam tu jeszcze kilka punktów, ale zapytam o spalarnię odpadów medycznych, bo tutaj różne pomysły były no, odnośnie tej spalarni, także ma bogatą historię. Obiekt wybudowany za unijne pieniądze, za niemałe pieniądze, ale jednak z dużym dofinansowaniem. Służy nam od kilku lat, ale też były pewnego rodzaju perturbacje z tym obiektem. Bo też nie spełnił pewnych wymogów kiedyś jeszcze tych unijnych, tego jak miał służyć. No służy wiadomo naszemu szpitalowi, ale własnością jest starostwa. I było głośno w ubiegłym roku, może dwa lata temu o tym, że starostwo chciało po prostu sprzedać temu, komu dzierżawi ten obiekt. Takie pomysły były, albo na sprzedaż, albo na długoletnią dzierżawę. I co? Na szczęście do tego nie, no ja mówię na szczęście, to jest moja opinia, ale myślę, że dobrze się stało, że nie doszło do sprzedaży ani tej długoletniej, długoletniego najmu, ponieważ uważam, że spalarnia w centrum miasta to nie jest dobry pomysł i będę robił wszystko, żeby po zakończonej umowie, jak gdyby, no jednak nie, tej umowy nie przedłużać, żeby ta spalarnia zginęła z mapy. Czyli po spełnieniu miasta. Wszelkich tych terminów, wymogów oczywiście. Unijnych, jednak tą spalarnię... Chyba terminów już unijnych nie ma, to jest umowa zawarta pomiędzy najemcą a starostwem. Jest ona do końca roku 2023. Czy dochodzą starosty głosy, że ta spalarnia jest uciążliwa? Bo do mnie czasami dochodzą. Były w ubiegłym roku, że no, wydaje dźwięk jakiś. Czy ta spalarnia, no, wydaje mi się, musi spełniać wszelkie normy? Jest to obiekt bądź co bądź jednak nowoczesny. Więc chyba nie ma tam jakichś problemów z też zanieczyszczenia powietrza. O tak, zapytam. Bo czasami do mnie dochodzą głosy. Panie redaktorze, każda spalarnia ma pewne uwarunkowania, zabezpieczenia i też możliwości, żeby te zapachy
czy substancje szkodliwe się wydostawały i tutaj podejrzewam, że mogą się zdarzyć sytuacje, gdzie przy wsadzie jakimś ten zapach przy odpowiednim wietrze, oczywiście kierunku wiatru, może być odczuwalny. Przez tyle lat nie mieliśmy takich sygnałów, jeżeli chodzi o miasto, żeby specjalnie uciążliwe były zapachy, żeby w zeszłym roku faktycznie były jakieś odgłosy spowodowane chyba awarią jednej z części tej instalacji, ale to zostało naprawione i tego problemu już nie ma. Jest w pobliżu szkoła, jest liceum ogólnokształcące, jest szpital i być może, że najbliższe sąsiedztwo w pewnych okresach tego załadunku czy rozruchu odczuwa coś takiego, ale nie takich sygnałów z jakimiś skargami się nie spotkałem, przynajmniej w tej kadencji. Jeszcze uspokoję, że w ubiegłym roku starostwo przeprowadziło, zleciło takie badania, jeżeli chodzi o ochronę i wyszły one pozytywnie, nie było przekroczeń i myślę, że to też w jakiś sposób uspokoiło troszeczkę sytuację. No ale starostwo też czerpie pewne korzyści finansowe oczywiście z dzierżawy tej. Tak, no to jest działka 1000 chyba bodajże 200 metrów, około 1200 metrów, budynek ma 460 metrów. Zostały jeszcze do tej umowy dopisane 3 samochody ciężarowe, 3 Mercedesy, które obsługują, czyli wożą te substancje, te odpady oczywiście. I to wszystko przynosi jakieś tam dochody, tutaj z kwestii około 21 tysięcy miesięcznie. Taki jest wpływ do budżetu, oczywiście chyba o ile się mylę. I nasz szpital brutto. Przy okazji ma też, pewnie jest obsługiwane. No tak, no ale to jeżeli chodzi o szpital by sobie poradził i bez tej spalarni. Rozumiem. Podejrzewam, że tutaj to takich zależności to też może nie o ma. O szpitalu będziemy rozmawiać w przyszłym numerze, bo teraz pochłonęła nasza rozmowa. Bardzo dużo edukacja, no i też dom dziecka. Ważne problemy, zagadnienia i też wydatki. Jak zwykle. Zawsze. Jeżeli chodzi o edukację, zawsze jest to wydatek. Panie starosto, ale już teraz dzisiaj nasza rozmowa dobiegła końca. Będę się przyglądał sesji Rady Powiatu, co tam będzie się ciekawego działo. I zapraszam na rozmowę w przyszłym miesiącu. A teraz dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia.